Cześć, z tej strony Patrycja i Adrian. Dzisiaj zrobimy dla Was test. W związku z tym, że do wyciskania cytrusów i soku używaliśmy przez długi czas tego urządzenia, a teraz mamy to, chcemy sprawdzić, ile z dwóch pomarańczy każdy z tych urządzeń wyciśnie soku. Jaka jest różnica? I zrobimy dzisiaj dla Was test na żywo. Mamy tu już gotowe, pokrojone części. Do tego urządzenia jest to. Adrian ma takie cztery połówki, a ja mam przygotowane również z czterech pomarańczy takie już, bo tutaj używam bez skórki. Także zrobimy taki test dla Was. 3, 4, start! Szybciej bym to ręcznie wycisnął. Spróbujemy, jaki smak. Pomarańczowy. Ale twój jest zupełnie inny smak. Ten ma te grudki i pestki też. Ten, ja wolę ten jest bardziej taki miąższy. Trudno to wytłumaczyć, ale ten ma więcej grudek. A ten jest bardziej płynny. A ten jest bardziej płynny, ale ma się wrażenie, że jest taki miąższy. Bardziej taki pożywny, nie? No. Tutaj czuję się jakby wodę z tym z tymi grudkami, a tutaj faktycznie czuć sok. No oczywiście wiecie, różnica jest też w cenie, ale widzicie, jak oni się męczą, a ja to sobie włączam przycisk i to robi się samo. Bardzo często, kiedy robię soki, wrzucam cały ten pojemnik i zajmuję się inną czynnością w kuchni. Czekam tylko, żeby mi się, i patrzę, żeby mi się tutaj nie przelał pojemnik. I przede wszystkim tutaj można dodać zioła, można dodać jabłko, tak. A tutaj tylko cytrusy. Dokładnie. Chciałabym, żebyśmy zrobili jeszcze jeden test, tym razem z cytryną. Zobaczymy, ile cytryny uda nam się wycisnąć. To ja może już zacznę. Zacznę. Ale tak samo, bardziej woda tutaj jest to co? Zdrowie. Trochę czuć pomarańcza, nie? Ale... Trochę da. Zebrało się. Smacznie taka cytryna z pomarańczem. Co za zdrowy szocik. Mega. Jestem cały brudny, cały w cytrusach. A ja, proszę bardzo. Elegant. To co, zdrowie? Za ciekawy test. Tymczasem zapraszamy Was do śledzenia kanału. Adrian niedługo nagra ciekawe przepisy na soki i zamienniki kawy. Prawda, Adrian? Jak najbardziej. Więc śledźcie kolejne odcinki naszego kanału i bloga. Do usłyszenia. Cześć.